Cześć, witam na śniadaniu w paczce. Dzisiaj razem z Łukaszem będziemy jeść na czas. Coś, w czym Łukasz jest naprawdę dobry, a ja jestem tragiczny. Nie potrafię kompletnie jeść na czas niestety. Będzie to polegało na tym, że czas nie będzie z góry założony na żaden produkt, tylko będzie przez nas wylosowany. Tak jest, więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić najnowszych filmów na tym kanale. Bo tu dzieją się ekstremalne rzeczy i tylko na tym kanale. O, dzwoneczek możecie zostawić, tak, zdecydowanie. Nie wiem, po co to jest. Ja też nie wiem. Więc? Zobaczcie. O tak. Ej, to my żremy po całej kalaretce. Oni sobie nie zdają sprawy. Ja. To jest tak ciężkie. Z pół kilo spokojnie. Uważy, no. To jest jak taka kula do pchania kulą. Dobra, więc musimy wylosować teraz czas. Jaki mamy zjeść kalaretę, dobra. Dokładnie, zobaczcie, tutaj mamy schowane timery. 3, 4, 4. 5 minut! Które minuty mam? Ej, ładnie, 90 sekund i ja mam 5 minut. Ej, na to 5 minut, ja nawet 90 sekund mi się wydaje troszkę nierealne. Zerzę to 90 sekund. Myślisz? Uda mi się, tak. Ja mam 5 minut dzisiaj, chilluję sobie na odcinku. Stary, zobacz, to jest najbardziej ikoniczna scena z historii vlogów. Żreć czy nie żreć? Kalareta ma bardzo dużo właściwości odżywczych. Jedną z nich jest to, że bardzo śmierdzi. Opowiem wam bardzo ciekawą historię z mojego życia. Miałem typka od fizyki, który pewnego razu powiedział, że zrobi sobie dredy w zamian za flachę pod mostem i następnego dnia wrócił do szkoły łysy całkowicie. On naprawdę to zrobił? Zrobił to i powiedział, że zrobi sobie dredy za flachę pod mostem, a następnego dnia wrócił łysy do szkoły i powiedział, że spieprzyli. No. Menelemu spieprzyli dredy na głowę. Nauczyciel stary, nie? To jest zarobista historia. Nie, dobra, jemy to jak jabłka. Nie, całą jemy, jak jabłka, dokładnie. Ja pierdolę. 3, 4, go! Szczęka boli? No. Ja po wczoraj mam zakaz, obudziłem się, nie tak bolała szczęka. Koniec czasu. Połowę zjadłem tylko. Jak słabo. O, wow. Ej. Ja serio myślałem, że to jest możliwe, stary, 1,5 minuty. Nie jest. Nie jest możliwe. 3,5 minuty musiał się bić, przynajmniej 5 zdążyć. Ała, ale bolą. Ja już przegrałem. No ale co, zobaczcie, czy w czasie Łukasza mi się uda to zjeść w ogóle. O kurczę. Zasłabłem. Ej, nie udało nam się wykonać pierwszego człowieka, że jesteśmy strasznymi słabiakami. Ej, dobra, mam tutaj parę jeszcze dziwnych rzeczy, ale szczerze to ja bym mam ochotę na burgera bardzo. Te challenge są śmieszne, ponieważ to jest dosłownie zazwyczaj moje łączone śniadanie i obiad naraz, żeby po prostu nie tyć po nich. Potem idziemy na hulajnogę od razu do tego życia. Ostatnio zacząłem sobie jeździć. Słuchajcie, no, nawet nie przytyję po tych czelekach. Dobra, burgerki, ja na to czekałem szczerze mówiąc cały dzień. Stary, ten burger jest mimo wszystko przepiękny, mimo że mi się trochę popsuł na patelni. Na szczęście kamera to tylko widziała, co zrobiłem. Dobra, Lenti, ale... Dobrze wiemy, że i tak przy tych emocjach Lenti nic do ciebie nie zrazi. O kurde! 10 sekund mam na to. O kurde, 30 sekund, na twoje już na poważny nikt nie weźmie. 3, 4,
Ja już znowu nie masz niby czasu. Szałata. Źle zrobiłem. Kurde, beznadziejnie stary, ja ale zjadłem ponad połowę. Więc nie jest źle. W kursie jedzenia masz tak, że to co wepchasz do buzi, to i tak się już liczy. Po prostu musi zniknąć z talerza. Proszę losuj. Co tutaj będzie? Teraz monsterek, więc... O, minuta. A co? Ile masz? Godzina. Co? Stary, dobra, realnie daję sobie 30 sekund. Jakby, wiadomo, to jest dla jaj. Godzinę mam, daję sobie 30 sekund na wypicie całego lodowatego monstera z lodówki. Masz? Ja tak nie lubię pić, stary, szybko zimnych napoi. No, chory możesz być po czymś takim. Jak to chory? No, ja tak mam miejsce. Chorze to my już jesteśmy. No nie, ja się kąpię w lodowatej wodzie, niemożliwe. 3, 4, start! Żałosne, chciałem 10 sekund zrobić. Znaczy nie żałosne, bo praktycznie 10 sekund się udało, ale... Ej, stary, mi nie można... Jestem zmieszany. Mi nie można rzeczy kupować. I 10 sekund o pierwszej kurde dalej sobie. Dobra. Ja nie miałem ambicji, jak to żeby mi zamroziło mordę. Co teraz? Głodny się zrobiłem. Ej, ja też jestem głodny, stary, szczerze mówiąc. No, trzymaj. Rubeczki, stary, w bułkę. O nie! Ej, cały wiele da się w bułkę. Ciężko. Stary, kajzerki challenge. 1000 kajzerek. Nie jadłem tego... Od tylu lat. Dobra, to co? Otwieramy paki. Nastawiamy minutę, stary. 3, 4, start. Ej, mało czasu. Przegrałeś tak szczerze? Mocno. Nie popijałeś wody. Od razu garście się zmniejszały, stary. Rozmaczało to się i znikało po prostu. No. Nie wiem, co z nami się dzieje dzisiaj na odcinku, naprawdę. Pobijamy rekord, a jednocześnie nam idzie słabo, w czasie, który mamy. Ostatnia rzecz, stary. A gdzie Sprite? Łukasz nie je bananów bez Sprite'a. Dokładnie, taki absurd. Ej, w ogóle te odcinki są zdrowe, dlatego wyobraźcie sobie, ile wody wypijamy na nich. Uwaga, ja mam... 2 minuty. 15 sekund. O kurde, nie wiem czy się da. Co, na 2 banany? Ha! A nie na jeden? No dobra, na jeden. Ha! Co? Da się. Myślisz? No. No próbuj też oczywiście, bo... No ja próbuję i stary, ja myślę, że to zeżre. Ja mam 15 sekund. No to co, let's go. Ej dobra, nie, na wszelki wypadek daj drugiego banana. Gdyby miało się udać, szybciej niż myślałem. Ty też bierz drugiego. Nie, ja się zżygam stary, już nie mogę. No co? O kurna, ty da się posiparzyć. No da się właśnie od tej wewnętrznej strony. Teraz myjesz podłogę. Start. Ja zjadłem całego z podgryzieniem. Dwa. Ale wiedziałem, żeby dwa wziąć. Udało się pierwszy, on sam wyleciał. Aha. Banany są dobre do tego, stary. Zajebiste. Jedna z najlepszych rzeczy, żeby ćwiczyć jedzenie na czas w sumie. Dwa banany w 15 sekund, monsterek w 10. To brzmi dobrze. Aha. To znaczy, że ej, to bananów da się w pizdu zjeść ogólnie. Ej, stary, powinniśmy cały czas robić te odcinki, a potem z różnymi innymi youtuberami, którzy też robią tego typu filmy, po prostu się spotykasz i robisz konkurencję. Paczka kontra, nie wiem, Nark na przykład. To było zajebiste. Kto chce się z nami zmierzyć za miesiąc, tego wszystkich zapraszamy do paczki. No co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ogólnie teraz na kanale będzie taka zmiana, że będzie 5 odcinków mniej więcej z żarciem w tygodniu. Jeden odcinek, nazwijmy to lifestyle'owy, ale głównie po prostu z wypadów na hulajnodze, bo to mnie teraz po prostu jara. I jeden odcinek 24 godziny. Taki mam teraz plan. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. To na tyle, subskrybujcie. Na razie. Oh!